Cześć, witam wszystkich na kanale cryptomani.com.pl i zapraszam Was do subskrypcji tego kanału oraz do zaglądania na naszą stronę internetową o tej samej nazwie cryptomani.com.pl, gdzie są poświęcona strona jest hostingom POS i masternodów. Wszelkie różne projekty kryptowalutowe, które da się kopać proof of stake i wstawiać masternody na pulach do tego dedykowanych. Dzisiejszym tematem będzie w szczególności NRG. Chodzi o kryptowalutę, na której był teraz drop zrobiony. I wiele osób dostało kryptowalutę NRG i nie wie, co z nią zrobić. Sporo osób sprzedaje za grosze, jak to można powiedzieć, bo ona ma duży potencjał wzrostowy, także trzeba się zastanowić, czy sprzedać, czy trzymać, czy kopać. My wychodzimy z założenia, że kopać, ale każdy zrobi jak uważa. Gdzie znajdziecie na naszej stronie mniej więcej informacji, gdzie kopać, to zjedźcie na sam dół, znajdźcie sobie NRG, kliknijcie tutaj i jak Wam się tutaj otworzy strona, to będziecie mieli trochę informacji na ten temat o NRG. Obecnie cztery pule, na czterech pulach można kopać. Bardziej polecają to Simple Post Pool i Stacking Lab. Jeszcze mamy Stake of Stake i Minecoin Container. Tutaj znajdziecie sobie, jak klikniecie, przeniesie Was na stronę ROI Masternodów, gdzie znajdziecie informacje na temat Masternodów. Jak, ile potrzeba do masternody, a i jaki jest procent zwrotów i wszelkie informacje. Ogólnie ma dość fajny zwrot roczny, 57, około 57% ta kryptowaluta. Mniej więcej Wam pokażę, jak na Simple Post Pool po zarejestrowaniu się i zabezpieczeniu konta, czyli Google Authenticator, znajdziecie tą kryptowalutę najpierw, żeby zdeponować to na portfel posowski, to wchodzicie w depozyty. I tutaj szukacie sobie NRG. Zaraz, gdzieś tam niżej będzie to NRG. Jest. Tu jest kolejne informacje, ogólnie strona, wszelkie informacje o tej kryptowalucie. Tutaj depozyt po przeczytaniu, czy zrozumiałeś, tutaj macie, tu jest właśnie ten adres depozytowy. Jeżeli na niego wpłacicie NRG, to zacznie Wam kopać w Proof of Stake. A jeżeli ktoś jest chętny na udziały w masternodach, to po prostu warto tutaj masternody i klikacie tutaj. Znów przeniesie tutaj na tą stronę i tutaj macie ceny masternody dedykowane, simple, proste masternody i szare masternody. Najczęściej wybierane są szare masternody. Ja też z takich korzystam. Obecnie wprowadzili opłaty za w dogach, za pobieranie, za wtakowanie właśnie w tej masternodzie swoich kryptowalut. I tutaj klikacie choose i tutaj macie, znajdujecie sobie na przykład NRG masternodę i widzicie. Ten. Ja jeszcze sam nie zdążyłem przelać swoich kryptowalut tutaj na ten pool. Zastanawiam się, czy czasem nie wrzucić tu połowę i połowę do innego pula. I tu widzicie, mamy 531 obecnie dostępnych slotów. Jeden slot to jest 5 NRG. Jaki jest zwrot? 58,60. Taki jest roczny ROI. Daily income, jeżeli ktoś ma całą masternodę, czyli 10 tysięcy sztuk, czyli dostaje tyle, 19,5 dolara dziennie, miesięcznie 583. Wy będziecie dostawać w zależności, ile macie slotów, ile macie tych udziałów wykupione, na przykład jeżeli
Tutaj drobi dostaliście w grupie 100 sztuk, czyli macie 20 udziałów. Czyli to jest jedna setna, dobrze mówię, czy jedna tysięczna tego. Nie chce mi się teraz liczyć dokładnie. No, cała masterna dla kosz jest to około 12 tysięcy dolarów, ale w każdym razie nalicza. Gdzie znajdziecie swoje. Aha, i po kliknięciu tutaj. Macie tutaj coś takiego, ile slotów możecie, tu wybieracie ilość slotów, przepisujecie to i klik. Ewentualnie Wam się pojawi, jaka jest opłata, czy to będzie brane z naliczeń, czy po prostu trzeba mieć tu zdeponować parę dogów, żeby po prostu to chodziło. Naliczenia znajdziecie w Activity i Activity macie stakeowanie, czyli jak będą tylko na portfelu, kryptowaluty, to tutaj znajdziecie sobie na stejkowaniu tutaj. Energy. I tam będzie Wam się pokazywać. Mniej więcej przy stejkowaniu są 2-3, no nawet widzę, że tak, 2-3 naliczenia, czasami nawet i 4 dziennie. Ja nie mam tego tutaj dużo, to mi na razie drobne naliczenia mam. Ale się to zmieni, jak tylko właśnie sobie zdążę, skończę filmik, właśnie będę działał w tym kierunku, żeby sobie to ogarnąć i później zrobię jeszcze jeden filmik, jak to wychodzi naliczenia energii na Simple Post Pool, żebyście wiedzieli jak. A w masternodach naliczenie to znajdziecie tutaj. I ten sam proces. Tylko pamiętajcie, zabezpieczcie sobie konta. Tu Google Authenticator. Na Stacking Labie, następny pool, który bardziej polecam, też tak samo jak Simple Pool albo Stacking Lab, to z dashboardu wchodzicie sobie w wallet, klikacie w wallet, szukacie sobie Energy, jest tutaj Energy Coin, klikacie tutaj w te trzy kropeczki i tutaj znajdziecie adres depozytowy. Jeżeli tutaj przejdziecie na ten adres, to wchodzicie jeszcze raz tak samo w wallet, jeżeli przejdą te środki. I tutaj będzie jeszcze, pokaże się, żeby zainwestować. Można ustawić auto-reinvest. Chwilę przerwy musiałem zrobić w filmiku, bo trochę dzieci szaleją i płaczą, ale dobra, jestem dalej. I tutaj właśnie Wam się pojawi inwest, jeżeli te kryptowaluty będą na tym. I tu możecie ustawić auto reinwest albo reinwestować sobie manualnie. W każdym razie. I teraz tak, jeszcze jest jedna opcja, gdzie można sobie trzymać ewentualnie energii. To jest KuCoin, giełda, która ma od niedawna dodane zarabianie, czyli soft stacking. Są trochę słabsze naliczenia niż na poolach miningowych, tak jak Simple Post Pool czy Stacking Pool. I znajdziecie tu wiele kryptowalut, które można stakować. Po prostu ten adres, który jest do wpłacania na giełdę, to on już jest stakowy i on już działa. I codziennie macie naliczenia. Energy daje mniej więcej 1% w skali miesiąca. Tutaj jest. Także jest słabiej o wiele niż na pulach miningowych. Znaczy nie wiem dokładnie, czy to jest 1%, bo tutaj trzymam. Nie wiem, czy właśnie, czy nie przetrzymać jeden dzień i zobaczyć jak, bo dzisiaj dostałem tego airdropa, jak to wychodzi na pulu, czyli na KuCoinie i chyba tak zrobię, a dokręcę później filmik, jak to działa na Simple Post Pool, ewentualnie na Stacking Lab. Rzucę tu 50, tu 50, mam 110, 55, 55. Przepraszam, a tu 110 przetrzymam, tak żeby Wam pokazać, jak to działa na KuCoinie. Tak, jeszcze raz powiem, żebyście nie sprzedawali tych kryptowalut, bo no szkoda na tą cenę obecną, bo wiadomo, poszło w dół, sporo ludzi sprzedało, poleciało w dół, a mi się wydaje, że Energy, sporo ludziom też się wydaje, że Energy może wzrosnąć na większe wartości. Ale to nie mniej też oceniać i rozporządzać waszymi kryptowalutami, zrobicie co i jak uważacie. W każdym razie, tu na naszej stronie wam pokazałem, jak to znaleźć mniej więcej.
I teraz tak, pod filmikiem będą wszelkie linki do tych, na naszą stronę do tych puli i na KuCoin. Co jeszcze tu wam dodać ewentualnie? A, przepatrzcie u nas newsy, bo co już pojawiają się różne artykuły, więc jest, ciekawe są newsy na temat PIVX-a, Monkey, Energy, Bitcoina, o EDC, że bez prowizji można wpłacać na pewną giełdę, Dextrade. Następne informacje z Innovate, PIVX Energy 4 PNG. I wiele innych informacji. Simple po spółce wprowadza nową kryptowalutę, Safe Capital. I przykre informacje jeżeli chodzi o platformę Snoody, bo się likwidują regulacje trochę ich zaskoczyły i muszą się zlikwidować, ale wszystkie kryptowaluty są do wypłacenia. Podobnie było kiedyś na Stacking United 2 lata do tyłu, ale oni mieli inne, schodzili w inny biznes i też wszystko można było śmiało wypłacić. Także tu nie ma skamu i tam też nie było skamu, także wszystko jest do wypłacenia, nie uciekają z kryptowalutami. Dobrze, zapraszam jeszcze raz do subskrypcji kanału i zaglądają na naszą stronę i życzę dobrych naliczeń przy kopaniu energii. Trzymajcie się, cześć.